Cześć, witam wszystkich w kolejnym filmie na naszym kanale. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o naszej gunerze Malikacie, którą możecie zobaczyć, oraz o bambusach, bo kilka osób się o to pytało. No i co ciekawe, ku naszemu zdziwieniu byliśmy w Teleekspresie, także to też postaram Wam się pokazać. Więc no nie pozostało mi nic innego jak zaprosić Was do oglądania. Moi drodzy, ja mam takie wrażenie, że co wyjdę z domu, to ta gunera jest większa. Gdzieś tak 2 tygodnie temu te liście miały około 60 cm średnicy, a teraz zobaczcie, jak ogromny jest ten liścior. Lecimy, lecimy, stówka, 110, ponad 120, prawie 130 cm już mają liście naszej gunery Malikaty. No jest to prawdziwy olbrzym. Mega ona rośnie. Jest u nas dopiero no trzeci sezon. 2 zimy już ma u nas w ogrodzie. Zobaczcie, jakie wielkie liście. Moja mama ma około 170 cm wzrostu. Zobaczcie, gunera z liśćmi praktycznie jest tego samego wzrostu. No troszkę jej brakuje. Także myślę, że w tym roku może osiągnie ten pułap. No masakra. W stosunku do zeszłego roku to jest naprawdę prawdziwe monstrum. Myślę, że tutaj dużo pomogło właśnie to, żeśmy ją po prostu szybciej wybudzili. Założyliśmy na nią budkę z palmy, to już mówiłem na wcześniejszym filmie. I przy zimniejszych nocach, gdzie tam temperatura oscylowała około zera, czy tam minimalnie na plusie, żeśmy tą naszą gunerkę dogrzewali. No i ona teraz się nam właśnie odwdzięcza bujnym wzrostem. Dla mnie po prostu petarda. Jakby to powiedział Darek z kanału Palma mi odbija. Naprawdę, liście są gigantyczne. Ja wiem, że wiele osób w Polsce ma większe gunery, ale ja się bardzo nie miaram, bo no, mieliśmy ją jako malutką sadzonkę, a teraz już jest no, konkretny rabarbar, jakby to ktoś powiedział. Moim zdaniem jest naprawdę super. No, zobaczymy, jak to dalej będzie rosło w dalszej części sezonu. Gunera jest w takim miejscu, w którym no nie ma bezpośredniego słońca. Jest tylko może przez 2-3 godziny tutaj te słońce, a tak to osłaniają ją inne rośliny i myślę, że takie warunki właśnie dla gunery są najlepsze. Właśnie na przykładzie gunery Tinctorii mogę Wam to powiedzieć, że ta karpa, która rośnie sobie tutaj, o, pokażę Wam sorki za bałagan, w cieniu jest dużo większa niż karpa, która rośnie na słońcu, tam ma dużo więcej słońca. Więc no po prostu to jest taki żywy przykład, że gunery nie lubią mieć bezpośredniego słońca przez cały dzień. Też ładna już taka okołometrowa, nawet może ponad, gunera Tinctoria. Fajnie widać charakterystyczne czerwone żyłki, mocno powycinane liście. I teraz przejdźmy sobie do Malikaty. Całkiem inne liście. Widzicie, żyłki są białe, liście są no inne, bym powiedział. Duża różnica też jest w kwiacie. No i oczywiście w łodygach, w kolcach na łodygach. To takie różnice, które różnią te gunery. No dobra, ja Wam tutaj nie będę przynudzał o gunerze. Oglądajcie oczywiście film do końca. Tam będzie materiał z Teleekspresu. Już Wam powiem, dlaczego ku naszemu zdziwieniu. Ano dlatego, że była tutaj u nas w niedzielę telewizja lokalna TVP3 Katowice i nagrywali taki reportaż właśnie z naszego ogrodu, który był tam w aktualnościach wieczornych. Ale to, że to będzie w Teleekspresie, no to tego żeśmy się w ogóle nie spodziewali. Dopiero kolega pisze, że jesteśmy w Teleekspresie. Także fajnie, cieszę się, że gdzieś tam ta nasza praca w ten ogród jest doceniana, że się to innym ludziom podoba. To jest na pewno bardzo motywujące do dalszej pracy. Aczkolwiek no ciężko z miejscem już. Także nie wiem, czy coś tutaj będziemy jeszcze zmieniać. Znaczy raczej na pewno, znając nas, nie będziemy osiadać na laurach. Także no super, fajna sprawa. Przejdźmy teraz do wspomnianych na wstępie bambusów. Chodzi mi konkretnie o bambusa spectabilisa, bo tam parę osób się pytało. No więc po zimie wygląda on całkiem
mogę Wam pokazać troszkę bardziej z bliska liście. Jest elegancko. Także on sobie bardzo fajnie przezimował. Tak się prezentuje. Z boku tutaj jest obok niego bambus bisetti, który jest posadzony w barierze korzennej. Spektabilis nie ma takowej bariery, ale myślę, że może ją w tym roku wkopię. Przynajmniej tam od strony sąsiada, żeby nam tam w tamtą stronę nie uciekł. A tutaj troszkę miejsca ma, niech sobie rośnie. Najwyżej będziemy coś kombinować. Także tak to wszystko fajnie, moi drodzy, wygląda. No u nas teraz te dwa dni to były przeobfite opady deszczu. Normalnie ulewa taka non-stop ulewa. Także no, większość tych roślin mieliśmy tam troszkę pozabezpieczane. Szczególnie te juki, które żeśmy świeżo sadzili, bo taka roślina, która jest świeżo posadzona, no nie jest tak wytrzymała jak ta, która już sobie rośnie przez dłuższy czas w gruncie. Także musieliśmy je troszeczkę wszystkie roślinki pozabezpieczać. Jeszcze zobaczcie, tutaj nam zostały skrzynki takie plastikowe. To mamy na te mniejsze okazy roślin. Tutaj między innymi kolokazje były takimi skrzynkami zabezpieczone. Po prostu, żeby nie dostały też tyle tej wilgoci. Tutaj macie Gunnerę Tinctorię, naszą najstarszą sadzonkę, która właśnie zapoczątkowała egzotykę w naszym ogrodzie. Zobaczcie, poletko egzotyczne jest posadzone, banany, alokazje, kolokazje. Na razie to jest totalnie bez efektu, ale myślę, że jak troszkę przyjdzie ciepełka, to wszystko ruszy. Musa Basio powoli zaczyna, widzę, wysuwać sobie tu ten liść. Chciałem powiedzieć pałkę. No i tak to wygląda od tej strony egzotycznej. Tutaj mamy banana Red Tiger od kolegi Rafała. Pozdrawiam Cię serdecznie, Rafał, jeśli to oglądasz. Fajnie sobie wysuwaliście, gdzieś go znaczyłem, ale nie wiem gdzie. O, tutaj jest, widzicie, tu był znaczony, więc to sobie troszkę oddalę. To wyrosło za jakiś tydzień, może troszkę ponad 10 dni. No nie ma za ciepło, dlatego też te rośliny no nie mają takich super ekstra przyrostów, ale tak jak mówię, myślę, że to tylko kwestia czasu i wszystko będzie sobie fajnie rosło. Tutaj jeszcze luk na nasz zakątek pustynny na zakończenie tego odcinka. A wiem, co Wam chciałem jeszcze pokazać, jak się rozwijają nam tutaj kwiaty u naszego traszka. No zobaczcie, wyskoczyły już sobie. Patrzcie, jakie kiście. O, trachy karpusa. Fortunei oczywiście. Tak wyglądają kwiatostany na ten moment. Ciekaw jestem, kiedy Wagner zakwitnie. On w ogóle mega zgrubł. Myślę, że to będzie fajna palma w przyszłości. Dobra, moi drodzy, już Wam więcej tutaj nie zabieram czasu, bo jak to mówią, czas to pieniądz. Teraz czas na odcinek z Teleekspresu. Już teraz Wam dziękuję za oglądanie tego filmu. Dajcie znać w komentarzach, co o tym wszystkim myślicie, jak Wam się podoba Gunnera, jak Wam się podobał szybki odcinek w Teleekspresie. Trzymajcie się, hej! Wracamy do siebie, basen, lemoniada, a obok palmy, juki, agawy, alokazje. Brzmi jak opis hotelu w tropikach, prawda? Pani Beata Wojewoda może korzystać z takich atrakcji, nie ruszając się z domu. Egzotyczny ogród wyrósł w Koczałkowicach, Zdroju, w Śląskiem. No i tutaj jest moja ulubienica, jest to palma Waszyngtonia. Oto polski las Palmas. W przydomowym ogrodzie rośnie około 120 gatunków roślin egzotycznych. Pan Dawid pomaga je sadzić, a później dogląda ich pani Beata. Wiadomo, trzeba te rośliny niektóre ochraniać, niektóre mają domy, muszą być dogrzewane. Niektóre rosną bez niczego, kolejne muszą mieć daszki, żeby do nich nie lało. Cóż, żeby pachniało egzotyką, potrzeba trochę zachodu, za to zachwyt już od wschodu słońca. Jak przychodzi lato, to już jestem o 5 rano pod pawilonem i człowiek po prostu patrzy i czuje się, jakby był gdzieś w tropikach. Prawdziwa miejska dżungla.